Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym nowo wybrani radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili się opinii publicznej jako drużyna Andrzeja Kosztowniaka. My prezentujemy się radomianom jako drużyna Radomia. Potrafimy się wznieść ponad interes polityczny, ponad różnice polityczne, żeby współpracować na rzecz rozwoju naszego miasta. Tu, jak Państwo widzicie, zostawiamy obok siebie miejsce dla tych radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy już wkrótce opuszczą to ugrupowanie, tworząc radomski oddział Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza. Liczymy, że dzięki temu uzyskamy większość w Radzie Miejskiej i będziemy realny mieli wpływ na rozwój naszego miasta. Rozwój dynamiczny, oparty o współpracę z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego i z rządem naszego kraju. Zapraszamy wszystkich.